Dorota Szelongowska o nieudanych małżeństwach i terapii. Znowu jest zakochana. Dorota Szelongowska zdobyła się na szczere wyznanie o swoich związkach i byłych mężach. Co im zawdzięcza? Czy wyjdzie jeszcze za mąż? Dorota Szelongowska, dzieciństwo odcisnęło piętno. Dorota Szelongowska, 41 lat, otwarcie mówi, że jej dzieciństwo nie było łatwe. Córka znanej pisarki Katarzyny Grocholi musiała zmagać się z wieloma trudnymi sytuacjami. Najpierw była bieda, potem choroba nowotworowa mamy i do tego życie z ojczymem, który okazał się pedofilem. Choć nie skrzywdził nigdy Doroty, to suma wszystkich doświadczeń odcisnęła na niej swoje piętno. Gwiazda wielokrotnie mówiła o tym, że korzystała z pomocy specjalistów. Emocje kumulowane przez lata w końcu dały o sobie znać. Dorota Szelongowska cierpiała na nerwicę lękową. Nerwica lękowa bierze się głównie z tego, że nie znasz swoich emocji. Kumulujesz je w sobie i jak to w końcu wybucha, to dzieją się rzeczy straszne. Miałam psychiatrę, panią terapeutkę, rodzinę, która wiedziała, co się dzieje, a ja i tak byłam na totalnym dnie. Zwierzyła się w programie Dzień Dobry TVN. Dzisiaj potrafi zażartować ze swoich problemów. Ostatnio zamieściła na Instagramie zabawną fotografię zrobioną pod billboardem z własną podobizną. Podpisała ją. Tyle lat terapii, żeby w końcu spotkać się ze sobą w Grudziądzu. Jej otwartość w sprawie przeszłości i korzystania z pomocy specjalistów jest bezcenna. Nawet pod tym żartobliwym postem kilka osób napisało, że dzięki Dorocie Szelongowskiej zdecydowało się na terapię. Dorota Szelongowska o byłych mężczyznach, po każdym z nich zostało coś fajnego. Wiele osób zarzuca prowadzącej totalne remonty, że zapewne z tego powodu ma problemy z nawiązaniem trwałej relacji. Szelongowska jest innego zdania. W rozmowie z tygodnikiem Życie na Gorąco wyjaśnia. Ludzie czasem mówią, nic dziwnego, że po takim dzieciństwie 3 razy się rozwodziła. Ale to do końca nie jest tak, bo człowiek jest zbudowany z sumy doświadczeń i wszystko to, co dostałam wtedy w tej chwili procentuje. Choć ma za sobą 3 rozwody, to nie traci wiary w ludzi. Uważa każdy swój związek za dobrą lekcję, a swoich byłych partnerów za wspaniałe osoby. Mam szczęście, bo wszyscy mężczyźni, z którymi byłam, byli naprawdę fajni. Po każdym z nich zostało albo we mnie coś fajnego, albo jakieś fajne dziecko, mówi z uśmiechem Szelongowska. Zapytana przez Życie na Gorąco, czy wyjdzie jeszcze za mąż kolejny raz, odpowiada, że męża już nie szuka. Do szczęścia wystarczą jej zachody słońca na Warmii, gdzie ma dom oraz zdrowie i bezpieczeństwo bliskich osób. Uczucie tego, że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. I jak się jeszcze człowiek zakocha do utraty tchu. A jak jeszcze z wzajemnością, to już jest przeszczęście. Czyżby znowu była zakochana?